dzisiejszy marsz jest właśnie takim manifestacją, promocją, można powiedzieć, właśnie rodziny. Jest to marsz, który promuje wartości tradycyjnej rodziny, opartej właśnie na związku mężczyzny, kobiety i wynikającym z tego faktu posłannictwie małżeństwa, czyli pełnej rodziny opierającej się również na dzieciach. Marsz dla życia i rodziny, gdzie katolicy świeccy z duchownymi razem manifestują życie, miłość, rodzinę i dziecko. Co 40 miast bierze w niej udział w dniu dzisiejszym? Tak, zgadza się. Myśmy się włączyli już kilka lat temu, ponieważ prezes stowarzyszenia z Torunia, pan Furmanek, uczestniczy jako zarząd Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i my postanowiliśmy tutaj jako zarząd rejonu grudziąckiego, że włączamy się w to, bo to jest prześwietna inicjatywa, gdzie można właśnie o tych sprawach mówić. Dlaczego rodzina jest taka ważna? Rodzina jest bardzo ważna. Nie wynika to tylko z tego, że tak to odczuwamy, ale wynika to z tego, że Pan Bóg nas takimi stworzył. Stworzył nas jako ludzi, którzy mają swój początek w rodzinie, w małżeństwie, składającym się z mężczyzny i kobiety, a w następstwie z dzieci. Tak to już zostało w naturze stworzone, dlatego rodzina jest taka bardzo ważna. Marsz to promocja rodziny, prawda? Promocja rodziny w najściślejszym tego słowa znaczeniu. Chcemy my jako katolicy świeccy też się pokazać i wykorzystujemy to jako ogólnopolski dzień marszu dla życia i rodziny. I również Grudziądz od 4 lat już się włączył w tą akcję, ale w tym roku jest szczególnie, ponieważ postanowiliśmy włączyć wszystkie parafie. I to jest taki marsz, w którym przedstawiciele wszystkich parafii grudziąckich dekanatów pierwszego i drugiego wspólnie postanowili zorganizować na wzór Marszu Trzech Króli w Grudziądzu, gdzie idziemy od Matki Kościołów z Bazyliki Grudziąckiej, sprzed błogosławieństwa, przed Matką Boską, łaskawą patronką Grudziądza. Będziemy szli do Kościoła Młodzieżowego, no w takim marzu będziemy manifestować, że w Grudziądzu żyją katolicy, że w Grudziądzu żyją ludzie, którym dobro rodziny, miłość i poszanowanie dzieci jest na pierwszym miejscu. Chcemy pokazać, że są katolicy w naszym mieście.
Thank you.